bacznym obserwatorem barażowego spotkania o awans do pierwszej ligi był szkoleniowiec rekordzistek Marcin Trzebuniak. Zaskakująco dużo emocji, czego nie spodziewaliśmy się w przerwie spotkania, prawdaż? Dokładnie. Pierwsze 20 minut tak naprawdę Jelna tak zdominowała przeciwnika, miała tyle sytuacji, że można było zamknąć mecz. Natomiast w momencie, kiedy zawodniczka Tomasiak przestała mieć siłę jako motor napędowy zespołu właśnie z Jelnej, to Bielawianka miała zdecydowaną przewagę w grze i również w sytuacjach, które niestety nie wykorzystała, a naprawdę w sytuacji było multum. Tego nie unikniemy. Porównanie obu zespołów do rekordzistek. Oglądając mecz, to tak od razu sobie analizowałem i porównując, wydaje mi się, że poziom pierwszoligowy jest wyższy i wydaje mi się, że ten przeciwnik, który dzisiaj się wyłonił jako kolejny nasz rywal w przyszłym roku, będzie miał dużo pracy, ażeby zostać w tej pierwszej lidze. No a jakie perspektywy przed rekordzistkami w najbliższym czasie? Teraz mamy wolne 2-2,5 tygodnia i wracamy do treningów. Później miesiąc przygotowań, no i walka, mam nadzieję, w pierwszej lidze już ogólnopolskiej, więc czekamy na to też, bo to nowe dla Was, na Was będzie też wyzwanie. Zamykając komentarz do spotkania Staszkówki Jelna z Bielawianką, gdyby przyszło trenerowi w skali, szkolnej skali ocen, to widowisko zrecenzować? Patrząc przez ilość sytuacji bramkowych, to można ocenić na piątkę. A co do gry, to myślę, że coś ustawi.